Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, przed Wami leży 18 sztuk kart Messiego z Szanghaju i 8 kart Pogby. Na sam początek chciałbym Wam powiedzieć wartość tej karty. Messi na ten moment około 1500 zł, taka wartość tej karty na eBayu widziałem. Są nawet droższe, po 2000 zł, więc tutaj jak możecie zobaczyć, Iwica ma 18 sztuk Messiego. Przeliczcie to sobie, 1500 razy 18, rechnę Iwica, 18 sztuk mal 1500. Iwica zaraz mi to przeliczy, ile to mniej więcej tu jest wartość. No czyli mamy 27 tysięcy za karty Messiego. Taka jest wartość. Doliczając Pogbę do tego, no trzeba liczyć 30 tysięcy. Tutaj przede mną na stole w tym momencie leży. Jestem po prostu... Nie wiem co mam powiedzieć. Ja sam mam jednego Messiego w swojej kolekcji i jednego na boku na sprzedaż czy tam na wymianę. No i Iwica ma, jak widzicie, 18. No, nie wiem, siąść i płakać, czy się cieszyć, czy się śmiać. Nie, to, jak sami widzicie, jestem u największego kolekcjonera kart Panini, a tutaj Iwica ma również karty z Topsa, bo jeżeli chodzi o Topsa, to jako tako nie zbiera kolekcji, ale takie wyjątkowe karty z Topsa zbiera, tak jak na przykład Messi czy Pogba. I tutaj Iwica ma jeszcze coś dla mnie. Popatrzcie, Tops Now. Nigdy wcześniej nie było na żadnej karcie wspólnie Messiego ani Cristiano Ronaldo. To jest pierwsza karta, na jakiej obu zawodników jest razem. Jeszcze tutaj się oboje cieszą. Tak więc to też jest mega karta. Mega wartość będzie za niedługo tej karty. Wie viel ungefähr jetzt kostet diese Karte? Circa. Ich denke mal, dass man die schon sicherlich für 80 bis 100 Euro. Czyli gdzieś koło 400 zł już trzeba liczyć za tą kartę. Ale die gab's nur einen Tag. Tak, te karty Tops Now można kupić tylko jednego dnia. Jest tam wybrana ilość godzin, czy tam któryś dzień i tylko w tym momencie można kupić tą kartę. Jeżeli ktoś nie zdążył, no to koniec. Tak więc ta karta kosztowała gdzieś 10 euro, czyli 40 zł. No a na ten moment ma co najmniej 10 razy powiększoną wartość. Tutaj jeszcze jest oprócz tej karty Messiego i Ronaldo również Van Dijk. O, Iwica ma tutaj po 4 sztuki każdej karty. Jak widzicie. Tak więc, moi drodzy, kolejne rarytasy przed Wami. Zapewne jakbyście byli tutaj na moim miejscu, to też brakowałoby Wam słów na to, co widzicie, co macie w swoich rękach. Ja sam jak na to patrzę, to nie mogę uwierzyć, że jedna osoba ma 18 kart Messiego o takiej wartości. Napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat tych kart, na temat tej ilości. Tutaj macie dla potwierdzenia, że jest to karta z Szanghaju. Tam była limitowana ilość. Około 100 kart tego Messiego wyszło, no a Iwica ma praktycznie 1/5 tych kart. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle na tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć Wam.